To całkiem ładna sterta drewna, o wiele za mała. U podnóży pasma błękitnego pożar wykurzył chłopaków z Virginii z ich kryjówki na farmie, a Josh trafił pod lupę lokalnego inspektora przeciwpożarowego. Teraz chcą zbudować nową kryjówkę i nie zbankrutować. Potrzebujemy nowego destylatora. Straciliśmy farmę, ale mamy nowy plan. Wiele lat temu nauczyliśmy się, że ciągłe jeżdżenie prowadzi do więzienia. Dlatego postanowiliśmy zbudować kocioł pojemności 4 metrów sześciennych. Będziemy mogli gotować więcej naraz i nie będziemy w kółko jeździli. To ładne deski, ale za wąskie. Wielkiego destylatora nigdy nie będziemy przenosić. Zużyjemy mniej paliwa i napędzimy więcej bimbru. Słuchajcie, jestem królem tej góry. Jeśli chcecie, chodźcie po koronę. Była tam góra Trocin, wysoka na kilkanaście metrów, a kto wlazł na szczyt? Josh Owens. Widzimy się w domu. Nie wiedział, że pełno tam kleszczy i pcheł piaskowych. Wolę nie myśleć, jak będzie wyglądał rano. Po tej wspinaczce miałem skarpety pełne wiórów, a trochę nawet w majtkach. Uwielbiam drewno. Jak leci, Jerry? Nieźle, a u ciebie? Kupa roboty. Koszulkę masz czystą. Dziś taka nie będzie. Ci goście pracują z moją rodziną od lat. Możemy robić w tartaku, co chcemy. To dobrzy ludzie, trzymają język za zębami. Wiesz, o co mi chodzi. Mam coś dla ciebie. Za tą rozdrabniarką. Zaraz ci pokażę. To te kantówki? Tak, 5x20. Ładne. Wyglądają świetnie. Została tylko kwestia ceny. Prawie $50 za sztukę. Weźmiecie tuzin i zrobicie, co chcecie. Znaleźliśmy odpowiednie drewno, ale cena była zaporowa. Boże, wcześniej płaciliśmy o wiele mniej. Teraz płacę 2 razy więcej za paliwo i 2 razy więcej za kłodę. Ceny szaleją. Drewno osiąga ceny złota. Ropa i płace pracowników poszły do góry, więc ceny drewna też. A jeśli przywieziemy własne drzewa, możemy je wymienić na kantówki? Wyjdzie taniej niż kupowanie tarcicy. O ile taniej? 1/3 ceny. Inflacja daje wszystkim w kość. Najlepiej ściąć kilka drzew i wymienić je na suszone drewno za 1/3 ceny. I tak chcesz ściąć kilka drzew. Są za darmo. Nie ma w nich nic darmowego, podlewałem je. Chodził się pod nie odlać, to całe jego podlewanie. Henry ma sporo ładnych drzew, więc zetniemy je i wymienimy na drewno do budowy destylatora. Możemy przywieźć 1 albo 2 drzewa. W porządku, dzięki. Trzymajcie się.